Ale ładny widok. O, siema, nie zauważyłem was. Tęskniliście za mną, bo troszeczkę ja tęsknię, że za nagrywałem na przykład. Więc troszeczkę wam opowiem, dlaczego nie nagrywałem tak dłuższy czas. Więc zapraszam do oglądania. Ale was oczywiście biorę ze sobą. To był zły pomysł ubierania Adidasów na takie zaspy, ale widoki widokami, jak już się ciemno robi. Może zabiorę was gdzieś bardziej w jasne miejsce, znaczy nie do domu, bo trochę co być na dworzu. Ale odpowiem dzisiaj na dzisiejszym odcinku, znaczy w dzisiejszym vlogu, na standardowe pytania, na którym się pojawiało czasami na live'ie. Przez moich znajomych, zmęczyłem się. Przez moich znajomych, dlaczego tak długo nie nagrywam, dlaczego nic nie pojawia na kanale. I szczerze mogę stwierdzić, że mój kanał już umarł. I możecie znicz w komentarzu zostawić, ale postaram się go odratować. Więc chodźcie ze mną. Słuchajcie, jeszcze zapalę światło, bo chodzić się nic nie widać. Mówiłem, że będzie gwiazdy, nie chcę. Więc możemy iść dalej. Tak, zabrałem was do garażu, żeby sobie troszeczkę nie mieć tego stresu przy nagrywaniu, bo ja jestem taki, że jeśli długo nie nagrywam, ostatnio też tak chciałem nagrać taki vlog informacyjny, dlaczego nie nagrywałem nic, i praktycznie to jest setne podejście do tego materiału, bo gdy w domu chciałem nagrać taki poważniejszy odcinek, była już pierwsza, druga w nocy, mówię, dobra, nagram, rodzice śpią i będzie git. Ale jednak mi to nie wychodziło, bo nie potrafiłem sformułować zdania, sobie napisałem nawet tekst do tego, ale ustawienie mojej kamery było widoczne, że patrzę się w komputer i praktycznie łapię ten tekst i czytam praktycznie na żywca ten tekst i praktycznie nie potrafiłem sformułować zdania. Więc zacznijmy od początku. Są wakacje 2020 rok. Więc stwierdziłem, dobra, są wakacje, więc troszeczkę sobie ponagrywam. W tym czasie pójdę sobie do pracy, po pracy sobie wrócę, ponagrywam coś i będzie fajnie. Był któryś dzień, że chciałem sobie odpalić kompa, sobie pograć, nawet live'a chciałem sobie zrobić w tym momencie, ale komputer mi na to nie pozwolił. Włączam komputer, czekam 5 minut, jak macie w Windows 7 tą animację włączania Windowsa, to zawsze się włączam po 2 minutach, bo to był stary komputer. I tak czekam 2 minuty, 5 minut, dobra, spoko. Troszeczkę sobie dłużej poczekam, bo wiem, że jest troszeczkę złamiony i złożony, więc sobie tak czekam. 15 minut, 10 minut. Nawet czekałem cały dzień. Później poprosiłem brata, żeby sprawdził, czy ja po prostu coś zepsułem w tym komputerze, czy mój komputer po prostu nie wiadomo o co chodzi, system się zrobił. I jednak się okazało, że wszystko działało i że jednak BIOS odczytywał, ale nie wiadomo dlaczego nie chciał się uruchomić. I do tej pory nie wiem, dlaczego nie chciał się uruchomić. Pewnie jak mi brat tłumaczył, to już pewnie to zapomniałem. Więc przez praktycznie prawie 2 miesiące nic nie nagrywałem, bo sobie poszedłem zarobić pieniążki na nowy sprzęt. Tak jak już na live'ach niektórych widzieliście, że już normalnie mogę sobie grać w niektóre gry bez lagu, bez niczego. I dobra. W tamtym czasie jeszcze miałem serię Stajo, czyli przygody Minecraft, gdzie jej nie dokończyliśmy i troszeczkę się denerwowaliśmy przez to i troszeczkę nas to nie zniechęciło przez to, że miałem problemy techniczne. Bo troszeczkę w wakacje chcieliśmy nagrać, bo myśleliśmy, że wyjdzie ponad 100 odcinków z tej serii, bo wtedy był hype na kwadratową masakrę. My stwierdziliśmy, że jeśli jest hype znowu na Minecrafta, to się wybijemy na tym Minecrafcie. Więc stwierdziliśmy, czemu nie. I tam do któregoś momentu sobie zaczęliśmy grać i no komputer mi nie pozwolił dokończyć tej serii. Później w sierpień, już 2 tygodnie, ostatni dzień wakacji, znaczy 2 tygodnie ostatnich wakacji stały i odkupiłem komputer od braciaka. I praktycznie kupiłem sobie klawiaturę, myszkę i słuchawkę od Ryzena. Nawet nie pamiętam, jak to się wymawia, Ryzen, więc przepraszam. Więc tak, no ja jestem zadowolony z sprzętu i dokończyliśmy tą serię. Ale ta seria nam, moim zdaniem, nie wypaliła z tego powodu, że ja skończyłem praktycznie obgadywać tematy na 10 odcinku. I ja się nudziłem, bo nie wiedziałem, co mam robić, a też gamerowcem Minecrafta takim nie byłem, bo praktycznie wszystko robiłem sobie na GameModzie, sobie budowałem zawsze tylko w Minecrafcie, a tak na survivalu nie wiedziałem, co mam robić. Wiadomo, że czasami sobie grałem sam survival, ale mi to się nudziło.
Więc mi się znudziło tam po kilku odcinkach i praktycznie jak seria sama brzmiała, przygody Minecraft, to praktycznie przez pół serii Tayo budował swój dom, ja praktycznie zbudowałem sobie stodołę, bo nie chciałem mieć jakiejś willi wydupistej. Fakt faktem, fajnie by to wyglądało, przyjemnie by to dla oka wyglądało, ale jednak no, seria te przygody z Minecraft, więc ja stawiałem na przygody. Jednak te przygody nam też nie wyszły. W całej serii poszliśmy na przygodę z 2-3 razy. Później stwierdziliśmy, dobra stary, kończymy tą serię, dawaj speedrunujemy, poza kamerami sobie wszystko zebraliśmy ładnie i było git. I poszliśmy w końcu na wojnę ze smokiem. Na moim odcinku było, jak szukamy sobie portalu do smoka. Na odcinku Tayo była walka ze smokiem. I praktycznie wygraliśmy tą walkę, bo troszeczkę sobie też zenchantowaliśmy wszystko. I praktycznie na moim odcinku przedostatnim było podsumowanie tej serii i chyba nie pamiętam, czy to też było koniec już serii, czy praktycznie jeszcze był jeden odcinek do tajemniczego, też tego nie pamiętam, więc wyszły nam ponad chyba 30 odcinków, albo nawet 29, nawet 30 nie dobiło odcinków z Minecrafta. No i dobra, jest wrzesień, mówię, że dobra, pójdziemy do szkoły, jest jakiś czas pandemii jeszcze. Ale praktycznie szkoła zaczęła się, ja zacząłem start praktycznie od jedynek w tej szkole, więc mi się troszeczkę też tak zniechęciło do nagrywania, bo mówię, dobra, trzeba już druga liceum, to trzeba troszeczkę się postarać na tą naukę i praktycznie przez cały wrzesień szedłem do dna, gdzie jeszcze w czerwcu poznałem dziewczynę i praktycznie przez całe wakacje siedziałem, spędzałem czas z dziewczyną i też praktycznie po lekcjach, czekając na autobus, szedłem do dziewczyny. Wracałem do domu, robiłem lekcje, praktycznie lekcje ściągałem z internetu, fakt faktem. Ale no, to co musiałem się nauczyć, uczyłem się i praktycznie ta nauka mi nic nie dała. Chodziłem jeszcze w tym czasie z korki z matmy, bo z matematyki najgorzej mi szło. I z angielskiego praktycznie. I tak troszeczkę minęło. Jest październik, mówię, coś sobie nagram. Staram się coś nagrać, ale no, w tamtym czasie braciak mi troszeczkę doradzał, że jeśli chcesz coś spoko nagrać, żeby to było klikane, to sobie napisz scenariusz, znaczy taki ala scenariusz, napisz sobie to, co chcesz powiedzieć, ułóż sobie w głowie bardzo sformułowane, ładne zdania, żeby było to posłuchać, obmyśl sobie temat na odcinek, żeby ten temat był na odcinku, a nie ty stwierdzisz fajne przywitanie, przywitasz się, powiesz, co będzie na tym odcinku i później jest gadanie coś tam, coś tam, coś tam. I praktycznie nie wiem, czy na tym odcinku tak nie jest, ale mam nadzieję, że nie. A słucham tych rad, bo się staram, bo w tamtym momencie tyle razy, ile chciałem nagrać, tyle razy stwierdziłem, nie, to jest bez sensu, jest fajne przywitanie, jest wszystko git i później pustka, nie wiedziałem, co mówić. Jest listopad, pierwsze takie styczność już praktycznie z elekcjami, więc dlaczego nie nagrasz żadnej serii z gier? Więc postanowiłem, że sobie włączę jakąś gierkę, zacznę ją nagrywać, ale no tak jak zawsze mi przy grach wychodzi tak, że przez pół gry nic nie mówię, praktycznie gra fabularna daje mi temat od razu na odcinek, że praktycznie odcinek sam się tworzy, ja tylko dodaję swoją opinię, co sądzę na temat wypowiedzi bohatera, co bym mógł zrobić przy danej grze. I praktycznie ja jestem tępy i praktycznie przez pół odcinka siedziałem cicho, dodałem swój komentarz na daną wypowiedź bohatera, bo coś mi się tam zaśmiałem, bo coś. Jest grudzień, mówię, dobra, w grudniu postaram się nagrać informacyjny odcinek, materiał, dlaczego nie nagrywałem tak długo. I chyba w grudniu miałem przez cały grudzień tyle podejść do tego odcinka, nawet sobie już scenariusz napisałem, chyba z 2 scenariusze, jakie bym chciał wam opowiedzieć, dlaczego nie nagrywałem, czy będę dalej nagrywał, czy kończę już z YouTube'em, czy nie. Bo praktycznie w tamtym czasie, to przez wrzesień i październik, to Tayo skończył z YouTube'em i praktycznie tak troszeczkę mi się też ekipa rozsypała. Ale wracając do tematu. Miałem te podejścia i mi te podejścia nie wychodziły. Więc stwierdziłem, dobra, odpuszczę sobie ten grudzień. I dzień grudzień, w ogóle już całe elekcje, są święta, już cały grudzień minął praktycznie aż do tej pory. Sylwester. Mówię, dobra, Tayo przyjechał, bo już ma prawo jazdy, jak widzieliście na odcinku, Tayo przyjechał. Nagrał życzenie świąteczne, które nie wrzucił, ale nagrał, nie wiem gdzie to wrzucił, może nie wiem. Ja nagrałem życzenie świąteczne, wrzuciłem te życzenia świąteczne, które też troszeczkę były bez sensu.
I pierwszy styczeń. Mówię, dobra, zaczniemy nagrywać. W tym czasie Lunik, po 2-3 dniach Lunik do mnie pisze, czyli mój kumpel, który też sobie teraz właśnie nagrywa, właśnie chyba ma w tym momencie live'a, nie wiem, zapraszam, link będzie w opisie, tak jak w proponowanych, jak w polecanych kanałach na moim kanale, jeśli sobie wejdziecie w zakładki kanały, to też bardzo serdecznie zapraszam. Zaczął sobie nagrywać streamy, od 100 praktycznie subskrypcji, gdzie stało miejscu, zaczął nagrywać grę, które on praktycznie nagrywa, jedyny w Polsce, z tego co wiem, i wystrzelił. I tak, jak widzę na te liczby, to troszeczkę przyznam, boli dupa, bo tyle razy, ile miałem propozycji od Pawlika, żeby coś nagrać, od niego, żeby coś nagrać. I praktycznie, żeby sobie live'y porobić. To ja stwierdziłem, dobra, są ferie, zrobię live'y, będę robił codziennie, może coś przyrośnie. Pierwszy dzień live'a, dobra, spoko, skumam, mój kanał już wymarł, bo przez pół roku nie było nic, więc praktycznie nic nie wejdzie, tylko na praktycznie na live'ach siedział tylko Pawlik i Tajo chyba, nie wiem, bo miałem tylko 3 osoby na live'ie i czasami nie liczyłem siebie, bo wchodziłem z telefonu, bo nie chciało mi się patrzeć praktycznie, bo sobie ustawiałem OBS-a na cały ekran, więc sobie czat czytałem z telefonu. Pierwszy live, dobra, spoko, jest tak jak jest. Drugi live, codziennego live'a, już daily takich, mówię, dobra, spoko, wbiło 6 osób, jest git. Trzeci live, już troszeczkę nudno, bo się wypaliłem znowu po 3 dniach, już stwierdziłem, dobra, idę sobie grać w tę grę, to dawno nie grałem, odpaliłem Batmana, zrobiłem sobie questy, każdy się nudził, elo, poszli sobie wszystkim. Czwarty dzień, już tak od niechcenia, stwierdziłem, dobra, spoko, zrobię tego live'a, bo chciałem utrzymać te daily z live'ami przez te 2 tygodnie, nie wyszło, no i niestety, aż do tej pory, praktycznie już jest niedziela, ten odcinek pewnie widzicie w poniedziałek, wróciłem na zdalne, więc praktycznie odcinki będą się rzadko pojawiać, bo chciałem zrobić też takie vlogi a la Rezi, troszeczkę go skopiować, troszeczkę dać też takie motywacje od Reziego i pewnie część komentarzy zaraz będzie, haha, chciał skopiować, coś mu się nie udało. Chciałem skopiować, chciałem sobie zrobić to po swojemu, nie wyszło. Bo praktycznie tak jak siedzę w domu na lekcjach i raz w tygodniu jadę do Malborka i to wtedy jadę do Malborka, żeby się spotkać z dziewczyną. I żeby spędzić czas z dziewczyną, więc troszeczkę nie ma chęci do nagrywania. A żeby zrobić takie daily, żeby sobie raz na jakiś czas rzucić vloga, to moim zdaniem, z mojej perspektywy to się nie opłaca, bo Rezi po pierwsze ma otoczenie praktycznie domu, firmy, auta, wycieczek, kluchy, spacery z Agatą, spacery z kluchą i praktycznie ma wszystko i ma wiele możliwości, bo no jest starszy, no niestety nie ukrywajmy, ja jeszcze jestem gówniakiem. A taki mały youtuberek, który chce się wybić, taki mały knypek, no bo już nie nazwę siebie youtuberkiem, taki mały chłopak, który chce się wybić na YouTubie, robił praktycznie to samo co Rezi, tylko że u mnie to by nie wypaliło, bo siedzę cały czas 24 na chacie i też zrobiąc sobie jeden odcinek, vlog taki, gdzie właśnie jest teraz i zrobić vlog taki daily, gdzie siedzę praktycznie wam pokazać, jak praktycznie lekcje wyglądają z mojej perspektywy, co później robię, jak wygląda mój dzień, to praktycznie jest tylko jedno otoczenie, czyli mój dom, moje podwórko i pole, którym już mój braciak żyga i praktycznie połowy moich widzów już żyga. Praktycznie cały mój kontekst mojego kanału to są widoki albo Malbork, albo moje pole. Więc troszeczkę to też się odechciewa i też nie kończę z YouTube'em, bo pewnie też zaraz będą pytania, ale co już kończysz z YouTube'em, nagrywasz ten materiał i pewnie idziesz w pizdu i już nie nagrywasz. Nie kończę z YouTube'em, po prostu jeśli będę miał jakieś pomysły, będę chciał się zgadać z Kalinem, bo już wczoraj pisaliśmy z Kalinem, żeby się ugadać na jakieś fotki, z tego też chcemy zrobić odcinek, znaczy chcę zrobić odcinek, bo już mam pomysł. Chcemy sobie coś nagrać na Malborku, ale fakt faktem, no takie życie jest. Nie ma co robić, jest co jest, jest świrus i troszeczkę możliwości mi to utrudnia, a żeby robić live'y to bym musiał, nie wiem co robić, żeby się wybić. To jest takie małe podsumowanie praktycznie, dlaczego nie nagrywam i krótkie odpowiedź, czy będę dalej nagrywał? Będę dalej nagrywał, ale czy odcinki będą się cały czas rzadko pojawiać? Pewnie tak jak zawsze, czyli raz w tygodniu pewnie coś się pojawi, jakiś vlog, żeby codziennie nie było tego samego otoczenia. Więc mam nadzieję, że taki materiał wam się spodobał, więc zmotywujcie mnie, zostawcie łapkę w górę, a jeśli was
do czegoś przekonałem, to możecie zostawić subskrypcję na moim kanale, ten czerwony magiczny guziczek z dzwoneczkiem. Ja będę zmotywowany wtedy i będę wymyślał jakieś pomysły. A teraz z wami dziękuję, że mnie wysłuchaliście do tej pory. Nie wiem, ile tutaj będzie minut tego odcinka, więc do następnego. Trzymajcie się i piona! Ła, zmarzły mi łapy. O, co ja tu siedzę w tym garażu.